Siemano ziomy, w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zrobimy sobie porównanie dźwięku, bo... Ja p***dolę, jak komary gryzą. Na wstępie takie małe porównanie nowego wydechu do Suzuki. Stwierdziłem, że sobie po prostu zmienię wydech na nieco krótszy. Więc co, przenosimy się teraz do warsztatu, zakładamy wydech, testujemy dźwięk i lecimy dalej z tematem. Tu mam tą potężną rurę Arrowa. Kurde, nawet się nie mieści w kadrze. Tu mam oponki Supermoto do niej. Będzie zmiana, jak tylko mi oklejnia dojdzie. Ciekawi mnie tylko, jak to będzie brzmieć na tym akapie. Jeszcze nie testowałem, na razie to robię przymiarki. Biorę się za składanie tego i za chwilę wam pokażę, jak to brzmi. Nie no, jeździmy z DB Killerem, bo to tak drze japę, że no szkoda słów. Dobra, robię sobie te porządki i lecimy jak do próbna. Dobra, ja wyjeżdżam z tego lasu. Mam nadzieję, że dźwięk nie jest znacząco różniący się. Bez DB Killera to wiadomo, że to brzmi jakby stado krów przechodziło. Z DB Killerem nawet dźwięk przyzwoity ma. Jest leciutko głośniej niż na Arrowie. No ale też wiadomo, że musi być głośniej, bo to jest taki full przelot. Czego się spodziewać mam. Słuchajcie, dziś sobie skoczymy może w teren, taki leciutki. I jeśli pod tym filmem zostawicie duże zaangażowanie, no i dacie znać w komentarzu, czy chcecie więcej filmów ze skuterem, no to postaramy się to wam zrekompensować i robić te dwa odcinki w tygodniu, z czego jeden przeznaczymy właśnie na content bardziej ze skuterami, bo jak wiadomo, ten kanał bez skutera by się nie rozrósł, że tak powiem. To jest taka nasza otoczka, wokół której wszystko się kręci i możemy dalej... Dobrze, to tylko blacha. O, bo ta lampa idzie na sprzedaż. Ja się nie lubię tak schodzić nisko na DRT-cie. Gdzieś tu się skręcało w lewo. Z tego co się orientuję. O tu. O kurde. To lepiej. Ale wytrzyma. No ta. Jak tu wyjechać? Spróbuję wjechać na górę i tam na górze jakoś zawrócę. Ale opona ślizga. A pokrzywy, kurwa. Ale pokrzyw. Gdzieś sobie skręcimy, tutaj odbijemy.
Lecimy w teren, prosto, wydupce. A, to lepiej, dawno w terenie nie jeździłem. Już wiem, co to za wysiłek. No, jazda na supermoto jednak jest dla leniwych. Enduro. Może nie takie potężne enduro. Na to mi nawet opony nie pozwalają. Nie tyle co opony, bo opony są w miarę git. O, ja na kierunkowskazie cały czas jadę. Okej. Ciekawe, gdzie chciałem skręcić. Szerokość tych kapci w ogóle ci nie dodaje do jazdy terenowej. Wiecie, o co chodzi? W krosówkach macie takie wąskie gumy razem z tym, z wysoką oponą. Tutaj jest inna bajka. Niektórzy nie wierzyli po prostu, jak dałem na Instarze DRZ, ta się buja do 70 na jedynce. No i to jest w 100% prawda, że się buja. Zbiję sobie, mam teraz jedynkę. Jedynka, wolne obroty i mam 30. 70. Na odcinie już. Nie lubię tak tu stać pod wiatrakami. Zawsze mam takie wrażenie, że spadnie na mnie. Hard enduro to nie dla mnie. Pobawimy się tak lekko. Tyle pożytecznego zrobimy dla społeczeństwa, dla widowni. 2 odcinki w tygodniowo? No, da się zrobić, no problemu. Tylko wiecie, zasięgi się muszą zgadzać. Tu to bardzo angielskiego nie ogarniam. Coś tam pisze Electrical Operating Site Unauthorized Access Prohibited Warning. No warning to znam, warning to znaczyło, żeby chyba raczej, nie? To z gier znam. Jak piszę warning, to trzeba spierdalać. Więc chyba tak zaraz zrobimy. Gry uczą też ludzi. Bez gier to ludzie nadal by byli tępi jak but. Co z tego, żeby umieli na przykład poprawnie rzeżucha napisać? To ci się w życiu nie przyda, nie? A warning? Warning ci się przyda do życia. Taki śmieszny dźwięk jest przy hamowaniu przodem. Zgaszę silnik i wam to pokażę. Słuchacie? Patrzcie teraz. Tak chyba miałem przy seryjnym tym. No, gumowy ten oplot. Nie stalowy, tylko normalny. Dzisiejszy odcinek się kończy w tym momencie właśnie. Jeśli wam się podoba i chcecie więcej odcinków w tygodniu, typu właśnie 2 odcinki, a w sumie można robić na zmianę. W tygodniu raz, w drugim tygodniu 2, w jednym raz. Bo nie wiem, czy damy radę też ogarnąć to wszystko w jednym czasie, ale na pewno w te wakacje będziecie mieli co oglądać. Nie będzie już przestojów z filmami. Każdy film będzie na czas po prostu. Będziemy się starać robić dla was content. No i też weźmiemy się za skuter.